W niedzielę 3 czerwca na zbiorniku wodnym Browary odbyły się zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka pod patronatem burmistrza miasta i gminy Końskie, Krzysztofa Obratańskiego, organizowane przez PZW Koło Miejskie w Końskich. To było doskonałe połączenie zabawy z nauką. Stawiła się duża grupa ponad 30 dzieci wraz z opiekunami, rodzicami i pozostałymi członkami rodzin. Zawodnicy zostali podzieleni na dwie grupy. Od 7 do 12 lat i od 13 do 16 lat. W grupie młodszej pierwsze miejsce zajął Mateusz Koziarski z Koła Miejskiego w Końskich. Miejsce drugie Wiktor Łyczek z Koła Neptun Końskie, a miejsce trzecie Filip Szambelan. W grupie nastolatków od 13 do 16 roku życia pierwsze miejsce zdobył Oliwier Spiżewski z Koła Neptun Końskie, drugie przypadło Pawłowi Kaczmarczykowi z Koła Miejskiego w Końskich, a trzecie zajęła Anna Janiszewska, także z Koła Miejskiego w Końskich. Sponsorami nagród w zawodach były Koło Miejskie w Końskich, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Urząd Miasta i Gminy w Końskich oraz pan Lech Karlikowski. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i upominki.